Witam panie, panowie, Carmen Bohol, Filipiny. Słuchajcie, wróciłem. Jestem na miejscu w Kurniku. A tu takie rzeczy już wam pokazuję. O, zniknęły. Patrzcie. Tam było więcej. Wczoraj naliczyłem 12 sztuk, jak przyjechałem. Wkurzyłem się w pierwszej chwili, ale potem wytłumaczyła mi Danika, że brat, szwagier Daniki po prostu powiedział sąsiadom, żeby przynieśli wszyscy zbiorniki, bo oni tak tą wodę wylewali ze studni, bo musieli ją opróżnić. No tak to by się woda zmarnowała, tak to im po prostu dało, więc jest okej. Jak to ktoś na kanale napisał, kota nie ma, myszy grasują. Druga sprawa, no w ogóle chłopaki już skończyli robotę, tak? Woda już jest. Dzisiaj rano włączyłem pompę, napompowało się. W ogóle tripod mi się popsuł na tym weselu. Znaczy popsuł, torba mi spadła i się złamał. Zamówiłem, także teraz ze starego korzystam, on taki króciutki. A dobra, mniejsza większość. Dół wykopany. Proszę bardzo, przygotowany. Na szambo. Duży ten dół. No. I czekamy teraz na wujka Daniki, żeby przyjechał. No, teraz nie wiem, albo jutro. No, dzisiaj to już nie jutro, bo pojutrze pójdę do sklepu materiały wszystkie kupić i zaczynamy to szambo. Mój kogucik coś mu się utknęło. Muszę go trzymać na takiej lince, bo mi ucieknie. No, a jak tak obejdzie kilka razy, to się skraca ta linka. Rodzina Daniki poszła na cmentarz do taty Daniki. Dzieci tylko zostały. Przyjeżdżają, pakują torby, jadą na Panglao, także tyle po wizycie. Ja przyjechałem na ostatni dzień i w sumie dobrze. Teraz co mam do zrobienia dzisiaj, plan na dzisiaj. No muszę tu jakoś tą studnię zabezpieczyć. Pójdź, wam pokazuję. No tutaj muszę coś położyć. Zobaczę jeszcze ile mam drzewa i może po prostu zrobię tak samo jak tu dookoła, żeby mi tu nikt nie wchodził. Położę tu deski. Zamknięta Eira. Nie ma wchodzenia. No, a potem zobaczę. W ogóle filmów mam dużo do zrobienia. Brakuje mi czasu na edytowanie. Teraz mi wypadły te 3 dni. Czy tam no 2 chyba w sumie. Z wesela. Na weselu nagrywałem materiał tylko dla Krzysztofa. To było tylko dla Krzysia, Dariny, także sorry, ale nie zobaczycie. Tutaj Oliwier wam nie pokaże, bo Danusia teraz karmi. Danusia, Vanessa. Hello! Ice? Ducha? Nie było mnie, odwiedził mnie subskrybent. Także przyjedzie dzisiaj jeszcze może. Także zobaczymy, poznamy. No, tak się może zdarzyć. Ja wiem, że on pisał coś do mnie, ale ja byłem taki busy, taki zajęty, że po prostu mu nie... Widziałem wiadomość, ale nie odpisałem, no. Tyle mam tego, że po prostu... Inne rzeczy miałem na głowie. No i przyjechał, Maria nie było. No nic, dzisiaj się zobaczymy. Chyba. Dobra, to tyle na razie. Ja biorę się za robotę. Trzymajcie się, hej. You okay? Okay. Przystojniak. Łapo. Calling this. Dziewczynę ma w Dubaju. You have lady in Dubai. Mama. 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 Sugar mommy. Stick to one? Huh? Huh? Stick to one. Yeah? Mando, sugar mami?
Ja? No i popatrzcie, już bez rękawiczek, jak obcięte te paluszki. Znaczy paznokcie. Ojeje. Ojeje. Szpakoś. Szpaku mini. Junior. Chodź, jak się uśmiecha. Szpaku. Kamera gaj. Tak? Trzymaj smoka. Dobra. Ktoś kupę robi. No a tu jak się bawią filipińskie dzieci, proszę bardzo, na telefonach. Salon gier. Tutaj gotują dziewczyny. Kinilau. Kinilau from squid. Squid, yes. Czyli surowego squida będą jeść. Rozumiecie to? W ogóle nie gotowane, surowe. W occie. But what you add here? Vinegar and what else? Vinegar and then salt, lemon. And then ginger and onions. Czyli warzywa, ocet, zalewają to. Filipino style. Zalewają to surowe mięso, rybę, albo ja pierwszy raz widzę, żeby squida robili, ale okej. Okay. No i będą to jeść. Squid to znaczy kałamarnica, nie? Chyba. Only Filipino can make this one. Only Filipino. Diarrhea later in the toilet. It's good. Yeah, yeah, it's good. But squid? Killing now you do fish, not squid. In your country? No, here. I never see squid. Here's my favorite squid. There you go. Popatrzcie, kogo mamy. Hi. What's your name? I'm Chris Bell. Hey. Popatrzcie, kogo tu mamy. Jak szpik rzeczy. Szpakoś, vloger. I nasz gość kolejny. Andrzej. Andrzej. Z Szczebrzeszyna. Andrzej. To wyleciało? Andrzej. Nie. To był Krzysztof Jerzyna. A, to Szczecina. Był Krzysztof Jerzyna. Andrzej, na wakacjach jesteś? Jestem na urlopie, na razie, ale w przyszłym roku zamierzam się tu wprowadzić na stałe. Tak? Gdzieś myślę w marcu, może w kwietniu, jak się nic nie zmieni, jak się plany nie zmienią, to myślę, że już na stałe, bo tak było postanowione już kilka lat temu. Także, gdzie na a gdzie chciałbyś zamieszkać? Myślę, że tam chyba na Negros, tam chyba jednak góra. Negros jest ładna, jest piękna. Powiem ci, że my żeśmy z Daniką zjeździli do Negros i tam naprawdę jest pięknie. Nie? Jest fajnie tam w tej miejscowości, gdzie mieszkamy, na dole, bo jest blisko morza, a tam w tym Barangay, gdzie zamierzamy zamieszkać, no to jest jednak jakieś 14 km od morza. Morze jest dobrze, bo jest chłodnie. Jest chłodniej. I tam w sumie co tam 20 minut skuterem można pojechać sobie na plaży, wystarczy. Nie wiem, może się akurat coś zmieni jeszcze. Trudno powiedzieć. Kiedy chcesz przyjechać na stałe? Myślę, że marzec, kwiecień. Był plan, żeby popracować jeszcze do końca grudnia i w styczniu przylecieć, ale chyba trzeba trochę jeszcze zabezpieczyć się. Tak minimalnie jakiś tam, nie wiem, mieć dochód, żeby było na białą godzinę, jak to mówi Konrad. No, także... Jak ci się podoba na Filipinach? So far. W Filipinach jest ciepło. Czy ja podróżuję od w sumie, można powiedzieć, 15 roku życia. Tak? Jak się wyniosłem, to jak się wyniosłem do pierwszej miejscowości, jak wyjechałem do szkoły, tak od tamtej pory jestem praktycznie, można powiedzieć, cały czas w podróży. Jedynie co, to spędziłem ponad 12 lat w Szczecinie, jak byłem w armii. No a później, no to tam tak 3 lata w Holandii, 3,5 roku w sumie. 4 lata w Warszawie, co tam jeszcze, no i tak
to tu trochę, no i teraz w Anglii ponad 10 lat już. Podróżowało się, półtora roku spędziłem w Libanie, że trochę podróżowałem różne jakieś tam wyjazdy podczas pobytu, podczas służby krajowi. Także kilka tam różnych wyjazdów było. Nie tęsknisz za armią? Czasami myślałem, bo widzę, że dużo ludzi wraca z powrotem. Czasami myślałem, że może bym jeszcze wrócił. Ale problemy ze zdrowiem już chyba by mi nie pozwoliły. Już nie byłbym w takiej formie. Jak wcześniej, no. Jak wcześniej. Ja praktycznie odkąd wyszedłem z armii, to mam wszystko ze stałe. Praca na magazynie to są fajne ćwiczenia, ale to nie jest to samo. Więc w sumie wiesz, myślę, że nie, to już nie byłoby to samo. Poza tym musiałbym, nie wiem, chyba z pół roku jakieś, nie wiem, przeszkolenie przejść, żeby teraz cały ten sprzęt od nowa poznać. A, bo jest wszystko nowe, nie? Pozmieniało się. Kiedy ty wyszedłeś z armii? 2005. W 2005, dokładnie koniec września 2005. Także tamtej pory. Kiedy ślub, Andrzej? Ślub nie wiem, miał być teraz 18, bo podobno 8 to szczęśliwa cyfra. Więc miał być 18, ale za mało czasu było, żeby wszystko przygotować. Więc nie wiem, może jakiegoś 8, 18 w listopadzie, albo może dopiero zostawimy w przyszłym roku. Nie wiem, zobaczymy. Myślałem, żeby się przejechać i zobaczyć, co jest wymagane i pozbierać papiery, przetłumaczyć i zrobić normalnie. Ślub mówisz? Tak, ten cywilny. Albo normalnie zrobić tak, jak planowaliśmy online. To chyba jest lepsze. Tak online w sumie jest, dużo osób to robi. Jest chyba potrzebny tylko paszport. No. Paszport. A tak lataj to po jakichś urzędach, ja to musiałem do ambasady i tak dalej. Jakieś tam aktu urodzenia, nie aktu urodzenia, to wszystko jest potrzebne. A co jest najgorsze? Tutaj dostajesz listę, jedziesz do Polski, zbierasz listę, przetłumaczysz wszystko, przyjeżdżasz, okazuje się, że jeszcze jeden papier potrzebny, bo się wczoraj coś zmieniło. Mrówka ci tu chodzi. No, także nie wiem, w sumie zobaczymy. Prawdę mówiąc, mi się tak aż do końca nie śpieszy. Ze ślubem. Jak będę chciał zostać tutaj na stałe, to mogę zawsze wykorzystać tą wizę emerycką. Jest specjalna jakaś wiza. No bo jest dla emerytów wiza. Ale tak. Są dwie. Jedna jest, że musisz mieć minimum chyba 50 lat, $800 dochodu, tylko nie wiem, czy brutto, czy netto. Emerytury. Tak, znaczy to nie jest chyba nawet emerytura, tylko trzeba mieć jakiś udokumentowane, tak, że wpłaty są. Że no. Jest jakiś dochód i musisz płacić 10 tysięcy dolarów depozytu. A druga opcja jest jakaś, to się nazywa Extended Courtesy i to jest podobno specjalnie dla tych, którzy służyli w armii. Armii, czy tam w marynarce, czy w lotnictwie, jest o tyle dobrze, że jest tylko 1500 dolców depozytu. I dostaje się wizę na stałe. Ale jest za to wymagany, i tu chyba z tego co pamiętam, jest konkretnie napisane, że to ma być emerytura wojskowa. $1000. Więc jak się nic nie zmieni. No mi jeszcze do $1000 emerytury trochę brakuje, więc może za 2-3 lata, jakbym ten limit osiągnął, i wtedy mogę wystąpić normalnie o wizę i myślę, że mógłbym ją dostać. Także mam jakby do wyboru w sumie te dwie chyba, albo tą, jak to się nazywa, już nie pamiętam tej nazwy, po tym, jak bym się ożenił tutaj. To jest ta 13A, tak? Ale wiesz co, tam z tymi wizami to jest problem. Nie wiem jak teraz, ale wiem, że my jako Polska, jedyny kraj na Filipinach, właśnie nie mogliśmy dostać tej małżeńskiej wizy tutaj. Nasz ambasador po prostu przespał, coś i tego nie ogarnęli, ale to było jakiś czas temu. Nie wiem czy teraz.
czy to naprawili, teraz czy nie. Chyba jest, bo mi się wydaje, że Maciej chyba dostał właśnie. Maciek to brał ślub przez online. Tak, on brał online, dlatego ja widziałem Macieja, że on brał online i ten, i pomyślałem sobie, o super. Nie, pierwszy online ślub, to wiesz jaki widziałem, jest gość ze Stanów, który poznał kobietę online, zaręczył się z nią online, wzięli ślub online i po roku i chyba tygodniu czy miesiącu spotkali się po raz pierwszy w życiu, będąc mężem i żoną. Rozwód też wzięli online, czy nie? Nie oglądałem ich wideo. Tak tylko, wiesz, pomyślałem sobie, no to popatrz, w taki sposób też można. Nie znasz kobiety i możesz z nią wziąć ślub i spotkać się, będąc mężem. Ale to fajne jest, nie? Takie no, inne, co? Ale takie bardzo ryzykowne. No, ale zobacz. W sumie poznajesz kogoś online, nagle żenisz się online i nie widzisz kogoś przez rok czasu. Znaczy w ogóle nie widzisz, tak? Nie spotykasz się fizycznie. I już jesteś mężem i żoną i spotykasz się. Spotykasz żony po raz pierwszy. No. No i dlatego... Dlatego... Wydaje mi się, że ten... A i wracając do tego, do Maćka, to wydaje mi się, że właśnie on chyba... ma tą 13, a mi się wydaje, załatwiał. Jak jest w związku z Filipinką? Jak jest w związku z Filipinką? W moim przypadku jest wesoło. Bo dlaczego my jesteśmy razem? Ze względu na, no może powiedzieć, dużą różnicę wieku. Ja miałem naprawdę obawy, duże obawy, że to może nie wypalić. Bo ile twoja kobieta ma lat? Jest 27 lat różnicy między nami. I że to faktycznie nie wypali, tym bardziej mając na uwadze to, że na Filipinach ten wiek taki w sumie, gdzie się kończy ta taka młodzieńcza fantazja i ludzie zaczynają jakby już naprawdę myśleć tak dorośle trochę, no to jest tak raczej po 30 już chyba. Rzadko się spotyka takie przypadki, które nie wiem, 20-latki na przykład, tak, są już ogarnięte i mają już tam coś w głowie poukładane. No nie, 30 lat, no. No ale mówię, można trafić taki przypadek, że jest faktycznie jakiś tam, wiesz, a to są takie wyjątki, więc takie, ten, więc miałem takie w sumie moje doświadczenie też swoje zrobiło, bo to jednak związki były też z młodszymi kobietami, więc tak się zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł. Ale kolega mi powiedział w pracy, że spróbuj, zobaczysz. No i na razie jest wesoło. Co mnie urzekło? Uśmiech. Jest po prostu wesoło. Nie ma czegoś takiego, co jest w Polsce, że coś tam powiesz nie tak, zaraz będzie tydzień, wiesz, obrażania się. I wiesz, bez siekiery nie podchodzi. Więc w sumie, no, mówię, jest fajnie, jest wesoło. Czasami trochę brakuje może takiej, nie wiem, odpowiedzialności. Co masz na myśli? Czasami, tak jakby... Rozwin. Tak jakoś jakbyś dał jakiś temat do ogarnięcia, to trochę trzeba jeszcze czasami pomóc. A to jest, mi się wydaje, ta różnica pomiędzy, wiesz, naszym wychowaniem, a tutaj wychowaniem, że jednak w Polsce, może inaczej, może rocznikowo też jest inaczej, bo jednak w Europie, jak ja widzę niektórych młodych, to jest jakiś koszmar. Oni nie mają żadnego pojęcia o życiu. Tylko dzisiaj. Dzisiaj się liczy i wiesz, jest fajnie, to jest fajnie, jutro będę się przyjmował jutro. I tak jest. To, co w Europie jest, to jest, nie wiem. Ale na Filipinach tak jest. No mówię, dlatego to jest raczej chyba takie już pokolenie. Jak mi się wydaje, że to chyba wynika z tego pokolenia, takie już jest inne. Kiedyś w domach naszych było inaczej. Inaczej nas może wychowywali, inną mamy jakąś mentalność. Bo uczony byłeś odpowiedzialności od samego początku. Kończyłeś 18 lat szkoły i stawałeś się samodzielny. Tak. Bardzo często kończyłeś te 18 lat i chodziłeś do szkoły i do pracy w międzyczasie, żeby zarobić na szkołę i tak dalej, nie? No, a teraz jakoś tak, nie wiem, tak jakoś luzacko. Nie wiem, jak jest teraz właśnie w Polsce. U mnie w pracy przychodzą wcześniej,
wcześniej było tak, że przychodzili ludzie na ten magazyn, stwierdzili, że nie, jest za ciężko, nie dadzą rady, więc myślę, to ja po 50 robię to i czasami do niektórych mówię, że jeśli ja mogę, to ty musisz. Dlaczego? Bo jesteś młodszy, więc ty możesz, ty powinieneś. Ale jakoś nie wiem, jakoś taki chyba to inne jakieś to nastawienie jest takie, niż kiedyś było. Kiedyś jakoś było chyba wesele. Czasami jak teraz nawet patrzymy na te stare jakieś, nie wiem, zdjęcia, filmiki, jakieś tam inne, jak ktoś miał możliwość gdzieś robienia zdjęć. Ja na przykład nie miałem aparatu w domu, więc tych zdjęć tam za dużo też nie mam, jak byłem młody. Jak w szkole robili zdjęcia, się siadało z numerkiem jakiejś tam, wiesz, w której klasie jesteś, więc robili jakieś zdjęcia grupowe, to jakieś tam ma. Ale tu nie ma tych zdjęć, więc było inaczej. Czasami się teraz gdzieś tam, nie wiem, na jakichś grupach na fejsie gdzieś tam patrzy i patrzy, że to jest stare zdjęcie, no faktycznie było jakieś inaczej. Człowiek gdzieś w piaskownicy z jakimś małym traktorkiem pomykał w piasku, no. A teraz co? Teraz tego nie ma. Telefony więc... mają teraz. Tak, teraz na telefonach w piasku się bawią. No. Są jeszcze piaskownice w Polsce? Ciekawe. To nie wiem. Może gdzieś na tych placach zabaw? Może coś takiego jest. Ja tam w tym, tutaj na tym, na Negros tak kombinuję, żeby coś zrobić. Żeby, bo tam jest dwóch chłopaków młodych. Jeden ma chyba 4, drugi ma 6, no. Mi się wydaje. To tak myślę, żeby im tam właśnie coś takiego zrobić, żeby... Zamówiłem namiot i się okazało, że skancelowali mi ten, mi zamówienie, nie wiadomo dlaczego. Zamówiłem namiot, chciałem zrobić jakieś tam takie ten, małe miejsce, bo tam, gdzie mieszkamy, jest ten, kort do koszykówki. Więc jest wszystko wybetonowane i tam za bardzo nie ma tak w sumie miejsca. Ta działka jest taka poszatkowana trochę. Tutaj gdzieś jakieś takie ala, powiedziałbym, zielsko rośnie, tu gdzieś jakiś kompletny piasek, jak wiesz, na pustyni, wszystko takie ubite strasznie. Więc trzeba było tam jakoś, nie wiem, to zaorać, wyrównać, może coś tam ewentualnie by się dało, ale to mi się wydaje pogoda też swoje robi. To słońce pewnie by to wypaliło. Więc tak w sumie nie wiem, no, ale tak myślę, żeby im tam coś zorganizować. Tam trochę dzieci przychodzi na ten... Piasku nie bierz z plaży czasem, bo to zabronione, nie wolno. Jak budować będą, to może przywiodą, to nie się wolno. Zorganizują. Co? Ty do więzienia cię wsadzą za... Okay. No, nie wolno z plaży piasku tam zabierać. A kamienie można zabierać? Nie wiem. Nie, no żartuję z tym więzieniem, ale nie wolno, podobno jest jakaś kara. Nie wolno. Tam... U Krisbel jest plaża, ale jest strasznie kamienista. Jest tyle kamieni. Ostatnio, żeśmy pojechali, były wysokie fale, to tak normalnie klołem, bo nie było można stanąć, bo byłem w tym, w laczkach tylko. No. I wiesz, bez żadnych jakichś tym, bo gdybym miał buty, no to wiesz, jeszcze ten, stajesz na kamień ostry i nagle i się przewracasz, jeszcze bardziej się pokaleczyło. Teraz jest spokój. Także musimy na plaży iść gdzieś tam dalej. Poczekaj, zadam pytanie twoje. How is to be with a Polish guy? Well, it's great. Great. Happy, and then I'm a lucky girl because he's really good and he's really a family oriented guy. Family oriented? Yeah, that's what my answered prayer, because I always pray that God will give me a man who will going to love me, and then he's the one. What? O, taki szczęśliwy. Generalnie w sumie, generalnie mówiąc, jest fajnie. It's alright, right? Yeah? Yeah, we are happy all together, so... Yes. I think we'll stay like that because we like jokes. We both jokes. Doing something like hell. So, yes. So we fight also like that, huh? Tak? Czasami się tak przepychamy z Daniką, wygłupiamy na podłodze, jakieś dźwignie sobie zakładamy. Zapasy robimy, no. Tak, dla wygłupów.
fajnie jest i ten, jest przede wszystkim wesoło i to jest najważniejsze. Ta jest właśnie duża różnica pomiędzy tymi... Ja ostatnio zacząłem używać takiego określenia. Ja mam dość tych smutnych europejskich twarzy. Jak ja pierwszy raz przyjechałem tu na Filipiny, mi się wydaje, że jestem wesoły człowiek. Lubię żartować. Przyjechałem tu pierwszy raz na Filipinach i spotykałem ludzi i pierwsze co się... z czym się spotkałem, to było tak: czemu ty jesteś smutny? Ja smutny? No tak, to nawet tego nie widzisz. Na twojej twarzy widać, że ty jesteś smutny. A co ty, przecież zobacz, ja przecież żartuję, robię, wiesz, jakieś tam tego, powiadam dowcipy, coś jeszcze. Nie, ty wyglądasz, jak byłbyś smutny. Tak ci mówili ludzie. Tak mówili ludzie tutaj. Pierwszy raz. You understand Polish? No. Good. So we can talk easily about many things. We can talk Bisaya too. I understand Bisaya. Wow. Well, he can easily understand Bisaya. It's really hard to speak Polish, you know? I tried, but it's, for me it's really hard. Co ja, z czym się spotkałem tutaj, dlaczego nie umiesz Bisaya, tak? Przecież my rozmawiamy. No więc jest jakby odwrócenie sytuacji. No dobrze, my rozmawiamy po polsku. Czy ty mnie rozumiesz? No nie. Więc czy sama rozmowa, jeśli nie zapytasz o co chodzi, co ja powiedziałem, tak? Daje ci coś, wiesz, że ty rozumiesz, tak? O czym my mówimy? Nie. Więc jest to samo. Jeśli ty mi coś powiesz i ja to zapamiętam, ja zapytam, co to było, wtedy tak. A ja przede wszystkim jestem wzrokowcem. Dla mnie najlepiej jest coś zapisać, wtedy ja to widzę i zapamiętuję. Także tak to wygląda. No, ale tam jakieś słowa, coś tam chodzi. Oni nie śmieją się z otwartymi ustami, prawda? Nie mają tego takiego szerokiego uśmiechu. Zasłaniają sobie. Tak, otworzą usta i na pewno tak się śmieją, tylko się zasłaniają. Smile, like. Gdzie zasłania twarz? Zasłaniają twarz, nie wiem dlaczego. Jakoś takiego. My śmiejemy się w sumie tak naprawdę szeroko. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję do następnego. Do zobaczenia następnym razem. Wakacyjny kurnik pełen radości i spokoju.